Dziś koncertem symfonicznym z udziałem pianisty Zbigniewa Raubo kończy się 67. sezon artystyczny Filharmonii Koszalińskiej. My pokażemy dziś fragmenty innego, który stanowił z kolei zakończenie studiów licencjackich w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Oresta Tkaczuka i Ernesta Pikulskiego z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zajrzeliśmy również z kamerą na otwarcie wystawy zatytułowanej Projekt Walizka. Zawartość walizki stanowi esencję projektu, a jej przemieszczanie się, każdy kolejny przystanek, jest rodzajem spektaklu działania performatywnego wobec i z walizką. Artyści z jednej strony biorą udział w wystawie, prezentując swoje prace, ale również aranżują ją, by na koniec spakować i wprawić ją w ruch, zdobiąc ją na przykład sygnaturą. Wysyłają ją w kolejną podróż, w której zatraca się podstawowa relacja pomiędzy artystą a kuratorem, między aktorem a reżyserem. Tak kuratorzy opisują zbiorową wystawę, którą można obecnie oglądać w Galerii Ratusz. To jest bardzo ciekawy projekt. Muszę powiedzieć, że spotkanie z autorem walizki, panem profesorem Zbigniewem Szotem z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, nastąpiło w minionym roku podczas międzynarodowych spotkań artystycznych w Trzebiatowie w zamku. I wówczas dowiedziałam się o tym projekcie. A ten projekt wędruje sobie po całej Polsce i już po świecie, ponieważ był również na konferencji międzynarodowej MEDEA, której byłam też współorganizatorem w ubiegłym roku i dotarł do nas, do Koszalina. Bardzo się ucieszyłam, że pan profesor zechciał tą walizkę nam przekazać, ponieważ jest to rzeczywiście prawdziwa walizka, która kiedyś znalazła się w jego domu, została podarowana przez jakąś osobę. No jak każda rzecz, którą w domu mamy, nie wiemy co z nią zrobić. Pan profesor wymyślił, że będzie to eksponat jednocześnie wykorzystany na prezentację właśnie prac artystów. Prace, które dzisiaj widzimy, pochodzą właśnie z tych ostatnich lat, kiedy nastąpiła pandemia. Ta walizka stała się takim przekaźnikiem naszych twórczych działań i jednocześnie stała się odzwierciedleniem naszych myśli i tego, co nas spotyka w życiu. I mamy za zadanie jakby przekazywać to poprzez właśnie ten przedmiot, jakim jest walizka, która została dzisiaj na dni Koszalina przywieziona do ratusza. Wymyśliłem właśnie z dwójką kolegów, profesorów z Akademii Krakowskiej, profesorem Zbigniewem Bajkiem i z Akademii Sztuki w Szczecinie Arkiem Marcinkowskim, wymyśliliśmy taką historię, żeby stworzyć wystawę, która będzie jeździła zamiast artystów. I tak powstał pomysł projekt Walizka, do której zaprosiliśmy początkowo 24 artystów, a teraz ta edycja koszalińska zawiera pracę 40 artystów. I są to prace tworzone przez artystów w sumie z 11 krajów tak naprawdę, więc jest to rzeczywiście projekt międzynarodowy. Projekt był prezentowany do tej pory w kilku galeriach w Polsce. Z autorem projektu, profesorem Zbyszkiem Szotem, znamy się jeszcze z czasów licealnych. Oboje pochodzimy tutaj z Wybrzeża. Profesor urodził się w Płotach. Ja jestem mieszkanką Trzebiatowa obecnie, chociaż 30 lat spędziłam w Poznaniu, tak, po studiach. Razem też żeśmy studiowali, stąd te związki przekładają się na obszar sztuki i owocują właśnie takimi wystawami. Pan profesor prowadził, to był wiatr do morza. Thank you.
Poeta Trójkątny kapelusz Manuela de Falla była pierwszym utworem koncertu, podczas którego Sala Filharmonii Koszalińskiej pełniła dodatkowo funkcję sali egzaminacyjnej. Orkiestrą symfoniczną pod czujnym okiem profesorów z Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu dyrygowali kolejno Orest Tkaczuk i Ernest Pikulski z klasy dyrygentury operowo-symfonicznej profesora Jakuba Chrenowicza. Koncert był ich recitalem dyplomowym na zakończenie studiów licencjackich. Obaj obronili się na oceny bardzo dobre. Szczerze, to rok temu myślałem, byłem pewien nawet, że będę dyrygować raczej jakąś klasyczną symfonię, ale taki wpadł na nas wybór, że raczej podczas koncertu będzie suita lub overtura, koncert instrumentalny oraz symfonia i była możliwość wybrać sobie lub symfonię lub suitę z koncertem. A kiedy się okazało, że to szczególnie jest Manuel de Falla, El Sombrero de Tres Picos, Trójkątny kapelusz, to ja pomyślałem, że na pewno to musi być mój program, bo kocham hiszpańską muzykę, hiszpańską kulturę. I tak jakoś wyszło po prostu, że dostałem suitę El Sombrero de Tres Picos oraz koncert i bardzo się cieszę z tego powodu. Orest Tkaczuk pozostał za pulpitem dyrygenckim w kolejnym utworze, drugim koncercie skrzypcowym D-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego. Thank you.
no się śmieje, bo my się znamy po prostu. Oczywiście, że dał radę i jestem z niego dumna. Mam nadzieję, że ocena też będzie odzwierciedlać pracę, jaką włożył w przygotowania i to, jak ta współpraca przebiegała. Bo poćwiczyć razem to mieliście de facto okazję wczoraj, 2 godziny i dzisiaj. Jeszcze w środę się spotkaliśmy na chwilę i też gdzieś tam na Akademii była szansa, ale no niestety z tymi napiętymi muzycznymi grafikami to czasem jest ciężko się spotkać, więc no rzeczywiście nie było to jakieś długie przygotowania, ale myślę, że tym bardziej mógł się sprawdzić w roli dyrygenta, który musi się szybko przygotować. Ernestowi Pikulskiemu przypadła w udziale 7 symfonia A-dur op. 92 Ludwiga van Beethovena, zwana czasem apoteozą tańca. My się zdaliśmy bardzo mocno na doświadczenie i sugestie profesora, który wydaje mi się, że idealnie dopasował do naszych charakterów pewne rzeczy. Orest jest z zaciągiem trochę włoskim, trochę właśnie hiszpańskim, bardzo lubi te rytmy i słuchać w ogóle dużo tej muzyki, a jak gdzieś może bardziej statyczny. Ciężko mi powiedzieć, chociaż właśnie za sugestią pana profesora żeśmy poszli i myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru.